Witajcie kochani, dzisiaj zupełnie inna sceneria, podłoga. Ja wiem, nie podoba się co niektórym wam, że pokazuję moją podłogę. No wiecie, ja nie mam dywanów, ja nie mam paneli, ja mam płytki, ja mam ciepłą podłogę, więc mogę ją eksponować. Jak zobaczycie jakieś kłaki psa, no to was bardzo przepraszam, ale ja mam wielkiego psa. Ci, co mnie oglądają od początku, wiedzą. Ja mam owczarka niemieckiego Suczkę. Ona gubi sierść całym rokiem. Aż musiałam westchnąć. Ale nie o tym. Sceneria podłogowa, że rzeczy duże, a krótki filmik, więc się streszczajmy. Dzisiaj ulubieńcy stycznia. Zawsze to powtarzam, ci co nie wiedzą, ja zawsze robię ulubieńców przed miesiącem, bo zawsze wiem, że wykorzystam je w następnym miesiącu, a nie po skończonym miesiącu, jak wszyscy to robią. Tak mam, musicie to zaakceptować, taka jestem. I przechodzimy do rzeczy. Moim pierwszym ulubieńcem jest poducha, to jest taki rogal. Słuchajcie, czy to jest wełna wielbłądzia, to ja nie wiem. Ja wielbłąda tylko w cyrku i w zoo widziałam. Może dotykałam, ale ja nie wiem, czy po przerobieniu ona tak wygląda. No słuchajcie, no to są te takie niby antyalergiczne, niby medyczne poduchy. Jasie, no to jest Jasiek, no bo podgłówek. Co mogę o nim powiedzieć? Jest moim ulubieńcem, od kiedy zaczęłam chorować na kręgosłup. Sprawdza się u mnie wyśmienicie. Wcześniej nie mogłam się do niego przemóc, ja już go miałam dużo wcześniej, dużo. I siedział sobie w szafie i się kurzył. Nie umiałam na nim spać. Strasznie mi przeszkadzał, strasznie mnie gryzł, wszystko było na nie. No ale jak zachorowałam na kręgosłup, sprawdza się u mnie wyśmienicie. Ja go zabieram zawsze ze sobą na wszystkie wyjazdy, on ze mną śpi. Przepraszam za wyrażenie. No, ja na nim śpię, ja na nim kładę głowę, ja wkładam tutaj głowę, tu mam szyję, jak jadę autem, jestem bardzo zmęczona, chociaż długich podróży nie za bardzo, ale na krótkie, no na wszelkie wybajazdy, tam gdzie będę miała głowę położoną, czy będę drzemać, czy będę spała, czy będę musiała gdzieś tam się położyć, ulokować, sprawdza się wyśmienicie, polecam. Drugi mój ulubieniec miesiąca. To jest taki pojemnik, może ja go trochę przesunę, o, to jest pojemnik, tak jak napis mówi, na pranie. Słuchajcie, ja mieszkam na poddaszu, to jest prawie drugie piętro, a że segreguję śmieci, jak każdy dobry człowiek, a nie chce mi się z każdą butlą schodzić na dół, no oczywiście jak schodzę i wychodzę, no to oczywiście, że zabieram, żeby nie magazynować. I męczyło mnie przez pół roku to, że stoją te wory, stoją te reklamówki, ja je potem zabieram i czuję się jak dromader, bo zawsze muszę coś wziąć z góry, żeby zejść i wyjść na dwór. Więc szukałam w internecie takich koszy. Najpierw się posiłkowałam takimi, wiecie, to się nazywa chomik, taki plastikowy dla dzieci, tylko bez kółek, do zabawek, klocków i tak dalej. One były niziutkie, te pojemniki nadal są do czegoś innego teraz przydatne. No sprawdzały się, ale worki te, które się wkłada do recyklingu, czyli do papieru, do czego? Do papieru, do szkła i do plastiku, nie sprawdzały się tam, no bo worki są, wiecie, wysokie, to było malutkie, niskie, mało się mieściło, więc i tak musiałam w to w reklamówkach wkładać, no nie sprawdzało się. Poszukałam w internecie, stwierdziłam, że to jest wyśmienita rzecz. To zawsze można złożyć, bo to się składa. Popatrzcie, walizeczka, mało miejsca zajmuje. No ja to mam rozłożone, no siłą rzeczy, bo wkładam, tak jak wam mówię, do środka worek. Mam dwa takie pojemniki, drugiego wam nie pokażę, stoi tam obok, pół metra dalej. Nie pokażę wam z jednego względu, ponieważ w środku jest worek z papierem posegregowanym, także no trochę głupio będzie wyglądało. Chciałam wam pokazać pusty, bo już się pozbyłam plastiku. Ja nie mam tym napisem do przodu, żeby się nikt nie śmiał ze mnie, że jednak to jest pojemnik na pranie, a ja wykorzystuję to do recyklingu. A z drugiej strony, z tej strony wygląda lepiej, bo nie ma napisu. Co prawda jest szefek, ale mnie to nie przeszkadza. Jeszcze coś chciałam powiedzieć. Taki pojemnik, brudownik,
można to tak nazwać. O, no w sumie, no bo na jedno i na drugie to brudy, śmieci. On chyba kosztował, wiecie co, około 12 zł jeden. Ja kupiłam, wiedziałam, że będą mi potrzebne dwa, więc kupiłam od razu dwa, łącznie z przesyłką, to naprawdę to nie były duże pieniądze. To można w ogóle zdjąć i prać. I trzeci mój ulubieniec, nie bez kozery pokazuję z tyłu miski mojego psa, mojej suczki, miski z jedzeniem i z wodą i one stoją na chodniczku. Taki sam chodniczek mam tutaj. To jest chodniczek. On nie jest brudny. On ma taki kolor. No i trochę światło też, no wybaczcie mi, jest późna jesień, więc no ci co nagrywają wiedzą o czym mówię, a ci co nie nagrywają, nie hejtujcie nas za światło, no nie mamy na to wpływu, naprawdę. W każdym bądź razie on jest taki mysi, beżowo-mysi, trudno określić ten kolor. W każdym bądź razie on jest taki biały, jasny chciałam powiedzieć, biały nie jest. Jest beżowo-piaskowo, o może taki. To nie jest duży chodniczek, ja wiem, może ma, ja wiem, z 40 cm, no i tutaj w ogóle jest chudszy, bo jest w kształcie kości. Słuchajcie, ja go, no jeszcze chcę wam powiedzieć, z czego jest wykonany. To jest taki milusie coś. Także nawet jak będzie sierść psa, to ona się roluje, wiecie? Normalnie ręką, nawet nie musicie brać mokrej chusteczki ani jakiegoś ręcznika nawilżonego. Ręką przyjeżdżacie i to wszystko, ta sierść się roluje i ten kurz, który zostaje. Ręce do mycia, dywan czysty. Ja go jeszcze nie prałam, mimo że mam go już od lipca. Tak, od lipca. Ja go wcześniej nie pokazywałam. Może mogliście widzieć przypadkiem gdzieś tam w filmikach. Ale stwierdziłam, że muszę go pokazać, bo mimo to, jak jest wykonany z tego materiału milusiowego, ma pod spodem gumę, także nawet jak się coś rozleje, także nie przesiąknie i nie jest mokra podłoga. Wiele razy już się woda wylała, także wystarczyło go wyrzucić na balkon na chwilę naprawdę i wysychał w mgnieniu oka. No i chcę wam powiedzieć jedną rzecz, dlaczego mówię o moich ulubieńcach, dlatego że no kształt super rewelacja, wykonanie super rewelacja, a kosztował, już wam powiem ile, 4 zł, z tym, że to był sklep, wszystko po 2,50. No te rzeczy były droższe, ale słuchajcie, no czy za 4 zł nie chcielibyście dla swojego pupila, ci, którzy mają pupile, takiego dywanika, dlatego wzięłam dwa. Żałuję, że nie wzięłam więcej, ale będę w lutym. Niestety to jest nie w moim mieście, tylko w Inowrocławiu jest taki fajny sklepik, właśnie wszystko po 2 zł. Tam są różne ceny w tym sklepiku i różne rzeczy tam zakupiłam. Ale będę w lutym. Jak jeszcze będą te dywaniki, to jeszcze sobie zakupię, bo wiecie co, tamten zawsze stoi z tymi miseczkami. A ten sobie tak wędruje, wiecie, co, kto go kopnie, no bo on nie jest antypoślizgowy na tej gumie mimo. Kto go kopnie, tam się znajduje, jak wstaje, wstaje z lewo zmywaku przy kranie. Na nim stoję albo gdzieś tam idzie i no, on tak się wałęsa, wiecie. Także polecam sklepy za 2,50, zawsze można coś tam zakupić. To są moi wszyscy ulubieńcy. Żegnam się z wami cieplutko, życzę wam dużo, dużo zdrowia i wszystkiego, wszystkiego dobrego. Pa, pa!